dzień dobry, kochani, w nowym, kolejnym daily vlogu. Tak. Dzień dobry, jestem tutaj. Jestem, tak, ja też jestem. I wyjątkowo w tym tygodniu dwa daily vlogi, jeden po drugim. Mamy dzisiaj kolejny dzień z przepiękną pogodą, więc jedziemy do centrum, do jednego z naszych ulubionych parków na kolejny spacer. Tak, dobrze usłyszeliście, znowu będziemy chodzić, znowu będziemy spacerować i się relaksować. Basia. Znajdujemy się w tej chwili w Parku Ujazdowskim, czyli w jednym z najpiękniejszych parków w Warszawie i zdecydowanie jednym z naszych ulubionych. Także spacerujemy, odpoczywamy i cieszymy się, że jest tak dzisiaj piękny dzień. Ostatni raz, jak byliśmy tutaj w parku, to jeszcze kwitły kasztany. A teraz już patrzcie. Dzisiaj na obiad zatrzymaliśmy się w Spaka Napoli, bo naszła nas ochota na pizzę. I słuchajcie, będziemy sobie zaraz wybierać. Ja na pewno wezmę Reale. Max tak myśli, żeby wziąć Capricciose, ale muszę wam powiedzieć, że jeśli będziecie w Warszawie, to koniecznie przyjdźcie do Spaka Napoli, bo tutaj jest dobra pizza. Tak, jedna najlepsza pizza, przynajmniej jedna z naszych ulubionych pizzerii w Warszawie. Druga część dnia i za moment wychodzimy. Jedziemy dzisiaj do gabinetu dr Pander, bo ktoś tu się będzie upiększał, a dokładnie ten pan, który jeszcze tam siedzi na kanapie. Pokażę wam, co będzie robił i oczywiście jakie preparaty będą stosowane. Także wychodzimy, ale zanim to jeszcze zrobię, to pokażę wam, co mam dzisiaj na sobie, a w sumie to opowiem wam o tym, co mam dzisiaj na sobie, bo na pewno będziecie pytać, a ponieważ jeszcze tego nie zrobiłam, to czas najwyższy. Okulary lux bryle. Naszyjnik jest od Vezzi, ten sam, który widzieliście w poprzednim daily vlogu, to samo bransoletka, pierścionek,
zegarek Daniel Wellington. A tutaj widzicie, mam na sobie taką prześwitującą kamizelkę z nowej kolekcji Zary. Co prawda teraz już są wyprzedaże, więc być może gdzieś ją upolujecie w takich pięknych, pastelowych kolorach. Do tego torebka Bigordi, którą też już ostatnio widzieliście, ale tutaj mam wokół ucha przewiązaną apaszkę, która również jest z Bigordi w 100% z wiskozy. Na dole spódnica z Reserved, ma już dobrych kilka lat, również taka pastelowa, jak widzicie, pasuje mi do tej mojej właśnie kamizelki. O, odpięła mi się torebka. No i oczywiście sandałki, które też już bardzo dobrze znacie, bo mają kilka dobrych lat i są z Dizzy. Także tak się dzisiaj prezentuję, to mam właśnie dzisiaj na sobie. Uciekamy i zaraz pokażę Wam, co takiego Max dzisiaj będzie robił. Ponieważ dopytujecie mnie o moją biżuterię pod moimi filmami, tak sobie pomyślałam, że co mi szkodzi, pokażę Wam tak szybko, co nowego pojawiło się w mojej biżuteryjnej szkatułce. No i tutaj to wszystko, co widzicie, to jest Vezzi. Ten komplet, czyli naszyjnik na takim cienkim łańcuszku ze skrzydełkami, plus do tego bransoletka też taka subtelna ze skrzydełkami, już mogliście widzieć między innymi w poprzednim daily vlogu. Tutaj z kolei mamy łańcuszek, który już ma dużo większy splot, zobaczcie, z zawieszką, z czterolistną koniczyną. Taka sama jest bransoletka, też tutaj mamy zawieszkę z czterolistnią koniczyną, ale to już jest taka wersja, wiecie, dla osób, które lubią coś mocniejszego przy szyi, jeśli chodzi o bransoletki. Też zresztą bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj znowu mamy perełki moje ulubione. Dla porównania naszyjnik, który Wam pokazywałam wcześniej, a dokładnie wielkość tych perełek. Chciałam coś takiego, co będzie miało większe te perełki i to jest czokar, więc on jest tak dosyć blisko przy szyi. Bardzo fajnie zapinany, bo można go zapiąć właśnie w ten sposób, czyli mamy tutaj takie o, zobaczcie. Żeby Wam to ładnie zaprezentować, widzicie, takie fajne zapięcie, ale z drugiej strony też, więc można sobie tutaj wyregulować ewentualnie długość tego chokera. Większe perełki, znowu mamy monetę, taka sama bransoletka, zobaczcie, też właśnie z tą samą monetą, taka sama wielkość perełek, wygląda to przepięknie. I jeszcze z nowości pierścionki, ten, który miałam ostatnio na sobie, takie właśnie kółeczka łączone cyrkoniami. Tutaj mam obrączkę z łańcuchem. O, tak będzie widać lepiej. Musicie mi wybaczyć, że nie przesuwam tak biżuterii blisko kamery, ale przestaje mi wtedy łapać ostrość ze względu na to, że to się tak wszystko ładnie błyszczy. I tutaj kolejna obrączka z literką A, wypełnioną też takimi właśnie cyrkoniami. I do tego mam kolczyki, które są zakończone też cyrkonią. Nie wiem, czy wy to teraz widzicie na dole, tutaj tak przy jednej nóżce. No w każdym razie to są nowości, które tutaj widzicie. Jeśli lubicie biżuterię, polecam Wam zerknąć na stronę sklepu Vezzi, ponieważ tam naprawdę można znaleźć biżuterię ze stali chirurgicznej w bardzo dobrej jakości, przepiękne modele w rewelacyjnych cenach. Nie pytajcie mnie o kod rabatowy, ponieważ nie posiadam żadnego kodu rabatowego, ale i tak uważam, że ceny są naprawdę bardzo atrakcyjne, a na stronie też często pojawiają się dosyć duże promocje, więc na pewno coś dla siebie znajdziecie.
moi drodzy, czas najwyższy zakończyć ten vlog, ale zanim to zrobię, to mam do Was jeszcze prośbę, pytanie, mam nadzieję, że pomożecie mi rozwiązać pewną kwestię, którą mam w głowie, zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi, tak wiem, wyglądam nieco inaczej, mam płatki pod oczami, płatki od marki Talgo, które są przegenialne, ale będziecie mogli sobie o nich więcej poczytać na moim blogu. Jak pojawi się post, to oczywiście wrzucę link do niego tutaj w opisie do filmu. Natomiast co chciałam Wam powiedzieć i o co Was chciałam prosić? Za kilka dni wybieram się do Dr. Pander na zabieg, tym razem ja. Na ostatni zabieg z preparatem Nucleophil Soft Plus, który wykonuje się na okolice wokół oczu. Jeśli jeszcze nie widzieliście pierwszego filmu z tego zabiegu, to zapraszam Was bardzo serdecznie, znajdziecie go w playliście Medycyna Estetyczna Bez Tajemnic. Tam zobaczycie, jak ten zabieg przebiega, wygląda i nie tylko. No i właśnie, tak sobie pomyślałam, że w tym dniu, kiedy będę wykonywać zabieg, ostatni zabieg z preparatem Nucleophil Soft Plus, nagram dla Was daily vlog, czyli coś takiego jak dzisiaj. Cały dzień normalny, co się działo i tak dalej, przybitki z zabiegu u Dr. Pander i na koniec opowiem Wam o tym, jakie są moje wrażenia właśnie z tego zabiegu, już po wszystkich zabiegach, co myślę, co sądzę i tak dalej. Co Wy na to? Ale słuchajcie, tutaj pojawia się kolejny problem, ponieważ w tym samym dniu wybieram się do Dr. Pander nie tylko na Nucleophil Soft Plus wokół oczu, ale również chciałabym dla Was nagrać relację z kolejnego zabiegu, który nie będzie wykonywany u mnie. Będę mogła sobie zobaczyć, jak on wygląda, jak on przebiega i pomyślałam, że jest tak fajny i ciekawy, że nagram z niego relację. A jest to zabieg z leczenia nadpotliwości skóry głowy połączony z mezoterapią igłową na porost i poprawę jakości włosów. Nadpotliwość skóry głowy będzie leczona botoksem. Dobrze usłyszeliście. Pani doktor wykona obstrzykiwanie skóry głowy przy pomocy botoksu, ale dodatkowo też wykona właśnie mezoterapię igłową na skórę głowy z preparatem zawierającym peptydy i jest to również preparat Nucleophil, który jest specjalnie przygotowany do zabiegu na skórę głowy. Wykona to wszystko w jednym zabiegu. Bardzo ciekawa sprawa, zwłaszcza dla tych osób, które borykają się z nadpotliwością skóry głowy. A uwierzcie mi, jest coraz więcej osób, które ma ten problem, bo nadpotliwość to nie tylko pocenie się w okolicy pach, czy pocenie się, zbyt intensywne pocenie się dłoni albo naszych stóp, czasami czoło, ale również i skóra głowy. I wiecie, co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że coraz więcej kobiet ma ten problem, bo kiedyś jeszcze statystyki pokazywały, że najczęściej mężczyźni borykali się właśnie z problemem nadpotliwości. Dzisiaj jest już coraz więcej kobiet, które mają ten problem. No i właśnie tak sobie pomyślałam, że nagram dla Was taki zabieg, zobaczycie, jak on wygląda, jak on przebiega, jak pani doktor przygotowuje to wszystko, tak? Jak wygląda ten preparat Nucleophil. Naprawdę ciekawa, ciekawa sprawa. I teraz moje pytanie do Was, to co jest najważniejsze. Jak to logistycznie ograć? Ponieważ to Wy tworzycie mój kanał i to dla Was są te treści, chciałabym, żeby to było dla Was jak najbardziej przyjemne. Bo oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy mają taki problem. Są osoby, które kompletnie nie mają problemu z nadpotliwością, albo ten temat kompletnie ich nie interesuje, tak? I pomyślałam sobie, wpadłam na taki pomysł, żeby nagrać dwa filmy. Jeden film zrobić taki zwykły daily vlog, tak jak dzisiaj, właśnie z zabiegiem Nucleophil na skórę wokół oczu i z moimi wrażeniami z tego zabiegu, a drugi film, który pojawi się właśnie na tej playliście Medycyna Estetyczna Bez Tajemnic, który będzie relacją z tego zabiegu na leczenie nadpotliwości skóry głowy plus, przepraszam, właśnie ta mezoterapia igłowa na skórę głowy. Czy Wy myślicie, że to jest dobry pomysł? Bo gdybym to połączyła wszystko w jeden film, czyli w jeden daily vlog, nie wiem, czy Wam się by to przyjemnie oglądało,
Czy byłoby to dla Was ciekawe, albo też czy nie byłoby po prostu tego za dużo w tym filmie, w tym jednym daily vlogu, takiej relacji z tego, relacji z tamtego, opowiadania Wam o tym, opowiadania Wam o tamtym. Bardzo Was proszę, dajcie znać w komentarzach, czy ten mój pomysł zrobienia dwóch filmów Wam się podoba, czyli właśnie takie rozdzielenie będzie dla Was lepszym rozwiązaniem, czy z kolei wolelibyście, żeby to był jeden dłuższy daily vlog, gdzie pokażę Wam oba zabiegi. Jestem bardzo ciekawa, jakie będzie Wasze zdanie w tej sprawie, więc czekam na te komentarze i myślę, że za dużo się już rozgadałam, ale mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam, o co mi tak naprawdę chodzi, w czym jest problem i o co Was proszę, tak? Jaka jest moja prośba do Was w rozwiązaniu tej całej sytuacji. Dobra, słuchajcie, kończę. Mamy piękny wieczór, jest późno, a zobaczcie, jak jest jeszcze jasno, ciepło, więc idę sobie dopić herbatę na balkonie, zrelaksować się jeszcze trochę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten dzisiejszy vlog. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!